jak z tej stępnicy. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pan z nami. Kościół wspomina dwóch wielkich mężów wiary w jednej uroczystości liturgicznej, świętych apostołów Piotra i Pawła, pierwszego papieża i apostoła narodów, jak zwykło się o nim mówi. Piotr był skromnym rybakiem z Galilei, Paweł natomiast prześladowcą pierwszej wspólnoty kościoła. Pan Bóg powołał obu i wyznaczył im nowe zadanie: głosić Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu całemu światu. Celebrując mszę świętą, spójrzmy na naszą codzienność i tak jak Piotr i Paweł pozwólmy Panu Bogu działać cuda w naszym życiu. Przywołując ich wstawiennictwa, módlmy się za Kościół, aby trwał mocno w Chrystusie i za Piotra naszych czasów, aby umacniał braci w prawdziwej wierze. Stańmy w pokorze na początku tej świętej ofiary, uznajmy nasze grzechy i prośmy o dar miłosierdzia. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Zachowywał naukę apostołów,
który otrzymał zaczątek wiary przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził na to Piotra. A były to dni prześladowników. Kiedy go pojmał, posadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać po ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto Słowo Boże. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Od wszelkiej trwogi Pan mnie wyzwoli. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Od wszelkiej trwogi Pan mnie wyzwolił. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Od wszelkiej trwogi Pan mnie. Anioł pański otacza szańce bogobojnych, aby go zanieść. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Od wszelkiej trwogi. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, jak ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie,
żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Ty jesteś Piotr, opoka, i na tej pomocy zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, aby za kogo nie uważacie. Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie nauczę Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii. Słowa świętego Pawła z drugiego listu do Tymoteusza. Piotr i Paweł spotkali Jezusa w bardzo różnych okolicznościach. Piotr łowił ryby. Paweł prześladował chrześcijan. Jednak jedno i drugie spotkanie było tak przemożne, że obaj oddali swoje życie Jezusowi i szli za Nim aż do końca. Księga Dzień Apostolskich ukazuje nam ich drogę ze wszystkimi wzlotami i upadkami. Piotr i Paweł śmiało głosili Ewangelię tłumom, nawet gdy groziło im wtrącenie do więzienia. Dokonywali zadziwiających cudów, które doprowadziły do wiary Chrystusa w jedno życie. Obaj doświadczyli odrzucenia przez niektórych ze swoich braci Żydów. Także między nimi w pewnym momencie wystąpiła bolesna różnica zdań na temat miejsca Boga w Kościele. We wszystkich tych sytuacjach Piotr i Paweł wciąż poddawali swoje życie woli Boga. Nieraz wymagało to od nich rezygnacji z własnych planów i pragnień. Musieli pokonywać swoje słabości i lęki, aby wypełnić Boży plan. Jednak dzięki temu stawali się coraz bardziej otwarci na działanie Ducha Świętego, a owoc ich poddania się Bogu był przeobfitny. Także i my, poddając swoje życie Bogu, stajemy się coraz bardziej otwarci na Ducha Świętego. Wtedy tak jak wiosenna powódź, która spływa korytem rzeki bez żadnej przeszkody, czytamy na swojej drodze, tak łaska Boża przepływa przez nas otaczających
ludzi. Niesiemy im dobrą nowinę o Jezusie i nowym życiu, jakie On nam daje. W ten sposób wydajemy owoc, podobnie jak Piotr i Paweł. Niezależnie od Twojej obecnej sytuacji, proszę o łaskę poddania swojego życia Panu. Możesz modlić się na przykład tak. Jezu, oddaję Ci moje życie, wszystkie moje troski, pragnienia i nadzieje. Posługuj się mną tak, jak tego pragniesz, aby nieść ludziom Twoje życie. Dobrze jest powtarzać tę modlitwę codziennie, ponieważ oddanie się Panu bywa niełatwe. Możesz jednak zaufać, jak Piotr i Paweł, że ofiarowanie życia Bogu przyniesie owoc zarówno w Twoim życiu, jak i w życiu innych. Nawet jeśli tego owocu jeszcze nie dostrzegasz, nie przestawaj modlić się i ufać. Panie, daj mi łaskę poddania Ci całego mojego życia. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Boga Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Podpadł z uszczęśliwany, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wybienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Dziękując Panu Bogu za świętych apostołów Piotra i Pawła, których On wybrał, aby przekazywali wiarę rodzącej się w wspólnocie Kościoła, módlmy się wspólnie za papieża Piotra naszych czasów, aby umocniony stawiennictwem świętych apostołów był światłym i pewnym przewodnikiem wspólnoty Kościoła w XXI wieku. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby za przykładem świętego Pawła, apostoła narodów, głosili dobrą nowinę na areopagach świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za polityków i rządzących, aby współpracowali z papieżem i stolicą apostolską dla dobra Kościoła, świata i każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, które rozpoczęły swoje wakacje, aby czas odpoczynku od zajęć szkolnych obfitował w wiele dobrych okazji do ich rozwoju i pogłębiania wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego Stanisława, za zmarłą w dniu dzisiejszym Zofię Tartacz, za zmarłych bliskich naszemu sercu,
aby dzięki łasce Bożej znaleźli się w niebie i wraz ze świętymi apostołami wielbili Pana Boga w wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy wpatrzeni w przykład świętych Piotra i Pawła nigdy nie ustawali w pogłębianiu naszych relacji z Panem Bogiem i troszczyli się o przekazywanie wiary młodszemu pokoleniu. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty dałeś w początkach Kościoła wielkich mężów wiary, apostołów Piotra i Pawła. Przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy przez ich wstawiennictwo, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Posłana na wysokości, błogosławiony idzie w imię Boga.
Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jeszcze i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Stanisławie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w tym wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie się imię Twoje.
Panie, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Modlmy się. Boże, Ty nas pokrzepiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła, pragniemy pomocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarcie na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjach. Błagamy Cię, Jezus, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i równością odczytywali znaki czasu świętej Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko diecezji tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami. Święci Świeradzie i Benedykcie, módl się za nami. Święta Ingo, módl się za nami. Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzów niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas w dusz ludzkich krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jeszcze informacje, tak jak już wspomniałem, dzisiaj zmarła Pani Zofia Parkacz. Tak jakoś spokojnie, bezpośrednio jeszcze wysłuchała sobie mszy świętej w telewizji i z tym wózeczkiem do podtrzymania podeszła do drugiego pokoju, to znaczy do kuchni. Tam przy stole sobie usiadła, żeby zjeść śniadanie. Sięgnęła po lekarstwo, żeby sobie zażyć. No i w tym momencie odeszła na oczach wszystkich, bo tak bezpośrednio. Nie, bez jakichś bólów, bez niczego. Reanimacja nie dała efektu żadnego. Zmarła tak gdzieś koło 8 to było. Teraz, gdy chodzi o pogrzeb, pierwsze ustalenia takie są i chyba tak zostanie. W środę pogrzeb. O 14:15 będzie wyprowadzenie z domu, ale mając na uwadze, że teraz jest ten czas koronawirusa, tak domownicy postanowili, że wszyscy, którzy się zgromadzą tam w domu, żeby pożegnać zmarłą Zofię w rodzinnym domu, wsiądą do samochodów, karawan przewiezie tutaj pod kościół trumnę i tu wprowadzimy ciało do kościoła. Nie będzie tej procesji tak pieszo, tylko samochodami podjedziemy. O 14:30 tu w kościele rozpocznie się różaniec i o 15:00 jest planowana msza święta i życzeniem Zofii było, aby została pochowana w grobowcu w Nagoszynie, to jest ich grobowiec rodzinny. Tam znowu
samochodami. Ci, co będą mogli podjechać i tam odprowadzić na wieczne spoczynek z małą Zofię. To tak, gdy chodzi o pogrzeb w środę. A teraz jeszcze witania do serca Jezusowego. Dzisiaj rano modliliśmy się za księdzem Władysławem. Była msza specjalnie poświęcona jego osobie. No, kto mógł tam to się zgromadził na tej mszy świętej porannej, ponieważ takiej mszy świętej u nas nie było. Życzeniem księdza Władysława było, żeby pogrzeb odbył się w parafii Przedsław i tam w grobowcu rodzinnym, żeby był pochowany. Tam ksiądz Władysław przyjmował chrzest, pochowanie. To jest zrozumiała sprawa. No, ale był naszym parafianinem od chwili, jak parafia się zaczęła tworzyć. Dlatego mamy też to zobowiązanie, żeby się pomodlić, posługiwał nam tutaj. Korzystaliśmy ze spowiedzi, korzystaliśmy z mszy świętych, korzystaliśmy ze Słowa Bożego, które głosił, uczestniczył w uroczystościach parafialnych, większym zdrowiem służyło. Dlatego może też mieli tą modlitwę litanijną. Połączmy też właśnie z tą intencją, żeby Pan dał szczęście wieczne księdzu Władziowi. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
serce Jezusa źródło życia i świętości. W serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. W serce Jezusa zelżywością napełnione. W serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. W serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. W serce Jezusa włócznią przebite. W serce Jezusa źródło wszelkiej uciechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiarą grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu cichy i pokornego serca. Pomódlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejdź na serce Najwyższego Syna Złego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Złego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Bo Jezu Najsłodszy, Odkupicielu, rodzając Niego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Cię wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego i nie zginęli z nami. Króluj tym, który albo błędny wymania i odgar, i zgoda rozdziela. Przywieź ich do przystani prawdy, jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia, jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkich ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Które żyjesz i królujesz
na wieki.